Rise of the Tomb Raider, kurde, Tomb Raider, to się mówi tak, Tomb Raider, że... Tomb. Tu coś mamy jeszcze robić? Nie. Nie. Czekajcie, tu coś jest. Dobra. Będzie skok wiary. Tomb Raider, no, Tomb Raider. Weźcie, jak byłem mały, to się mówiło Monkey Island zamiast Monkey Island i kurde, każdy wiedział, o co chodzi i było super, i graliśmy w gry. Co za kurczak? Jacob, to prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą. Ale straciłem z nią kontakt. Dobrze, poszukam jej tam. Do katakumb, prawie skończyliśmy ale... ewakuować rannych. Wkrótce do dołączę do ciebie. Dobra. Okej. Nie są to jakieś zbyt skomplikowane zagadki na razie. Co tam brodaty napisał? Bo ja nie widzę, kurde, gdzie brodaty coś pisał. Dobra, to coś tutaj jest. Katakumby. No, grubo. Jakiś helikopter, kurde, daj ci łuk. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Nie, damy radę. Nie no, są zagadki, tylko że te zagadki to są takie, wiecie, jakby poboczne, nie? To już wspominałem o tym, że wolałbym, żeby te zagadki były normalnie jako, wiecie, główna część gry, a nie jako poboczne jakieś dungeony. O Boże, nie. O Boże, nie, ale co się stało, bo nie wiem. Artefakt. To relikwiarz. Służył do przechowywania relikwii świętych. Mogły to na przykład być zęby, palce, a nawet cała głowa. Tutaj przechowywano relikwie proroka. Jest pusty. Dobrze, to zauważyłem, że jest pusty. Musiałem kręcić myszką przez 5 sekund, żeby się zorientowała. Czekajcie, obożenie, ale gdzie my mamy iść, obożenie? Nie, za plecy, co ja znów się wracam. On powiedział obożenie i... I teraz się okaże, wszystko się teraz... Będzie cutscenka, mówię to. Widzicie? Zabić ich! Nie strzelaj, będziemy... No grubo. Jednego pominąłeś. Bądź bardziej skrupulatny. Jak wygląda sytuacja? Tutaj czysto. Oddział czwarty przeczysły... Jesteśmy pod ostrzałem! Zbliża się! Jesteśmy pod ostrzałem! Krzyk patrolowy. Oczy dookoła głowy. Czy oni mnie naprawdę nie widzą? Strzelają do mnie!
Wiecie co, oni mnie chyba na serio nie widzieli. Co to jest za poziom? Kurde, nie wiem. Poziom... Sam bym sprawdził. Poziom trudności. Twardziel to jest. Ja jestem twardzielem, nie wiem, który to jest poziom trudności. Oni, może to jest podstawowy, bo oni teraz w tych grach nazywają, wiecie jak to jest. Twardziel to jest normalny. Super gość to jest łatwy. A jakiś kurde... Bóg to jest trudny. Żeby się ludzie lepiej czuli. Nie no, proste, znaczy to będzie zawsze proste, jeśli oni będą padać od jednego strzału w głowę, bo... Nic już nie zrobicie z tym po prostu, ja za dobrze strzelam im w te głowy. Coś tu znajdujemy u nich, jakieś śrubki. Nie ma tu nic więcej. Oni nie widzą, bo ja w krzakach siedziałem, przecież byłem... O, patrzcie, 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 co to jest? Nie to chciałem, chciałem to zobaczyć. A, wszystkie ukryte krótkofalówki trójcy, o fuck. Ale co, to zaliczyło mi, czy nie? Pozostali dogonią nas. Nie! Są tutaj! Widzę ją! Zabijcie ją! No, panie! Jest tuż za nami! Osłaniaj! Miałem brawo w głowę. Widzicie, w ciało nie jest tak łatwo ich zabić, nie? Trzy strzały wystrzeliłem w typa. I nic to nie dało dalej. Dalej się ruszał. Ręce do góry! Już! Rzuć to! Rzuć broń! Nie strzelaj! Nawet się nie przejęli za bardzo. Czy ten koleś? Jakaś ruda, kurde, magiczna. Ja nie grałem w ogóle w tego poprzedniego Tomb Raidera. Widziałem, że wyszedł, znaczy, że jest na tym shieldzie. Poprzedniej sobie tam coś grzebałem w nim. O, znalazłem kubek. A nie, to do rzucania, myślałem, że coś fajnego. Czy ten poprzedni polecacie, czy on był, bo tam coś chyba, to nie było tak, że on był tylko na konsolę? Tomb Raider. Co się stało? Gdzie ja lecę? Hej, hej, spokojnie. Te gnojki są zdolne. Mamy towarzystwo! Spoko, ziomuś. Ja to robię jak ninja. Nie, ale tam widzę jakąś szparkę. Prawie to samo, tak? No był identyczny, ale no, to nie jest to samo, jakby wiecie. Ta, nie, to nie jest ta sama gra, tylko tamta była. Jesteśmy pod ostrzałem! Osłaniaj wizję intruza! Czekajcie, bo tu... Tam koleś jeszcze żył, to czemu ja mogłem już podejść? Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Dzięki, paladyn. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco. To nasz cel w życiu. Źle cię oceniłam, Laro. Powiedz, jak mogę ci pomóc. Jak? Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Okej. Okay. Wszystko będzie dobrze. Postaram się odblokować je. Czyli co? Czyli tu na pewno muszę być. Zabierzemy ich w bezpieczne miejsce. Kurde, Bąkol w 6 turnieju odpadł. Mi się smutno zrobiło, bo ja jednak na liczyłem, że Bąkol... przedstawiono moment dotarcia do doliny. Da radę. Musiało to wyglądać jak raj. I to jest 3 do 0. 3 do 0, to nie wiem. Ej, czekajcie, bo tu jakoś jest coś. A nie, dobra, jest. Co tu jest? Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Ty, Sof, słyszysz mnie? Jak słyszysz, to masz.
mikrofon. Co ty mówisz? Ja cię słyszę, tak, słyszę cię, Goniu. Jakaś zbrojownia. O, ładunek wybuchowy zrobimy i będziemy teraz umieć ładunki wybuchowe robić i otwierać drzwi. To pomoże. Nie mówcie mi, że ona zrobi strzały jak u Ramba. Dobra, zniszczony mikrofon, odciszaj się, mu tyłu grają w kościele. No, już się odciszyłem, sorry, Goniu. Przepraszam, myślałem, że jestem na TeamSpeaku. Artefakt fabularny. Amulet przedstawiający jelenie. No, ja zaraz wrócę, jak wyrzeźbiono go z jeleniego rogu. To jest jeleń. To ważny artefakt, albo zwykła dziecięca zabawka. Albo, kurde, jeleń. Wygląda bardziej jak tapir. Dobra. No okej, okay. No to mamy to, co potrzebowaliśmy, to teraz już nic na mnie. Odsuńcie się od drzwi! Dobra. No. Dziękuję, Laro. W katakumbach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory. Ale na razie cieszę się, że jesteś z nami. Atakują wieżę! Nasi wciąż tam są! Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. Dobra. Tworzenie wybuchowych strzał. Ale po co mi? Jakąś bramę mam wyważyć. Jest tu jakiś artefakt? Coś ominąłem ważnego tam z tyłu. Książka. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Potrzeba było czasu i tragicznych doświadczeń, by poznali język tej ziemi. Ale teraz przekazujemy sobie ich wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ziemia ma nam do zaoferowania wszystko, czego potrzebujemy. Znamy roślinę leczniczą, którą można znaleźć w pobliżu źródeł wody i w ustronnych wąwozach. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały, a z muchomorów, grzybów rosnących w spróchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach pozyskujemy silną truciznę. Pytasz, Anhi, jak można grać w tą grę z polskim dubbingiem? Zobacz na ten stream. Ja gram z polskim dubbingiem, da się. Trzeba w opcjach zmienić na polski i działa. Czekajcie, bo tu teraz coś się będzie działo, nie wiem co ja robię. Mam spację nacisnąć, teraz skoczyć? Dobra, jest kit. Laro! A to tu miałem być? Ja nie. Jestem, ale obrywamy od helikopterów. Musi... Bulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Z pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu. Na przykład wyroku ekskomuniki. Anhi, nie musisz dziękować, po co tu jestem. Zawsze jak ktoś ma problem, to ja pomogę. Tak, to już ze mną jest. Dobra. Można go zepchnąć? Nie. Nie no, łuk. O, musimy się przesliznąć. Tutaj, potrzebujemy twojego... Mamy straty! Nic nie widzę! Trzeba głowy wsadzać, wtedy... Jestem pod ostrzałem! Osłaniaj! Dobra. To koniec!
No. O Boże. Zeza mam, nie? Ktoś tu jeszcze jest? Ktoś do mnie strzela? Nie. Co na pytanie? Odpowiedziałem na pytanie o Corsy. Ktoś się pytał, kiedy będę zmieniał moją Corsę na inny samochód. Ale bo, to jest super mój samochód i nie chcę go zmieniać. Mówię, jak mi się rozpadnie, to zmienię, a tak na razie to będę dalej sobie jeździł. Podniosła te strzały, dobra, podniosła. Ty, ja ich mogę jeszcze przeszukać? Coś z nich wyciągnę, jakieś gadżety fajne. Ale lucik, ale bogato. Dobra. Jest tu coś do zlutowania? Nie. Na ziemię! Na ziemię! Jestem pod ostrzałem! Mamy straty! Mam tu ostrzał! No ja jestem, ale tak półeka, bo jeszcze sobie robię te... Wiesz, że dobrze idzie. Dobra, gdzie on jest? Dobra. To nie jest takie proste do końca z łukiem, jak widzicie. Co się stało? Bo ja sobie tak gram spokojnie, farmię sobie moje pomidorki i nagle widzę komunikat. Za 5 minut musisz wyjść, bo Sołczywo wrócił do Tomb Raidera. Co się stało? Wiesz co, no stało się to, że The Division się stało, nie? Mówisz, nie wytrzymałeś tej gry? Nie wytrzymałem. Zabugowane, nie wiem, coś jest, coś nie działa, nie udało mi, ciągle albo mi rozdzielczość, albo coś z dźwiękiem, FPS-y w ogóle spadły, połowa tego co było wczoraj, nie, grać się nie da. To, The Division, no, widać. Nie, no wiesz, znaczy zazwyczaj jest tak, że jak innym nie działa, to mi te gry działają, nie, ale no widocznie do The Division mam pecha. Tak, to tak jak nie działa, to innym już nie działają. Nie, to jest taka. No trochę jest, mi tam ludzie alt i enter, to zawsze pomaga. Nie? Wiesz, każdy ma te same problemy, nie? Niech wezmą jakiś patcha, wydadzą do tego, ja wtedy może w to zagram. A, rzuciłem go puszką! Mi też się wydaje, że to jest nudne, bo... Dla mnie w MMO już levelować, trzeba nowe skille odkrywać, trzeba kurde nowe taktyki, nowe tutaj itemki jakieś te. Hackowanie. No, no tutaj co masz w tej grze? No kurde masz pistolety i strzelby. Okej. Okay. Snajperki. Tego przedmiotu co? Czekajcie, ja coś wziąłem, podniosłem czy nie? Aha, to była po prostu skrytka pod ziemią. Jakie kotlety robić? Będę tak przychodził i wychodził. Co ty idziesz robić? Kotlety? Kotlety. Ale w grze? Przecież ty nie umiesz obiadu robić. Jacob, wygląda na to, że się udało. Cicho, cicho, bo fabuła teraz. Dobra robota. Helikoptery będą wkrótce. Są tutaj. Udało się. Laro, jesteś tam? Trójca oblega wieżę. Utknęliśmy w katakumbach. Przeczytajmy, w takim razie poczytajmy książkę. Nie możemy dłużej udawać, że tak nie jest. Śmigłowce, które widzieliśmy wczoraj o zachodzie słońca, to kolejny najazd na nasze ziemię. Dorastaliśmy w cieniu zmagań naszych rodziców, a teraz wszystko wskazuje na to, że sami będziemy musieli podjąć walkę. Musimy wypełnić nasz święty obowiązek. Musimy chronić źródło Bożej łaski na ziemi. To ja jestem od tego, żeby je ukraść. Idę do was! Dokładnie tak jak napisałeś. Heltemodlol. Nie wiem jak się ten twinik czyta. Dokładnie, z gier ma być przyjemność, a nie że ja kurde ten. I ze streamowania też ma być przyjemność, a nie że ja streamuję jakąś grę co nie chcę działać. Dlatego gram sobie w Tomb Raidera jest najlepiej.
wyposażenie, kurde, zrobię sobie jakiś kaburę. No to jest elegancka giera, nie? Ty, mogę nowy ten zrobić. Halo? No, słucham. Jestem. Powiedz mi, czy ty wiesz, jak smakuje psie żarcie suche? No, kiedyś oblizywałem, bo mam dobrą posypkę. Ale nigdy nie... Ja kiedyś ugryzłem i jest bardzo niedobre, a co? Tak? Co ty dziadek? Jak ja byłem mały, to kurde, stary mi smakowało przy żarcie. Nie wiem, jak to brzmi, ale moim zdaniem nie. Nie, smakowało jak nic, było takie inaczej smakowało. No ja tylko ugryzłem i było fuj niedobre. Może to nie się nie smakowało. W każdym razie, ale nie było dobre, ale w sensie nie było... Co to nazwać? Znaczy to było takie, że kurde, jak jadłeś stary, to no, no, nie chciało ci się żygać, ale takie dobre, żeby kurde, rabieta z tego nie było. I koleś się ze mną droczy, nie? Chowa głowę i wystawia z powrotem. Muszę ci powiedzieć, że teraz spróbowałem kawałka chleba i mi się przypomniało dzieciństwo, bo smakowało jak przydarcie. Skąd ty ten chleb wziąłeś? No właśnie, jak się strzałem, jak co się robi, żeby strzałem nie wystrzelić naciągniętą? Normalnie to się jakiś R naciska albo coś. Śniegi, które zeszły z góry, fabuła. Zaspały Kitesz wiele miesięcy temu. Wysłaliśmy ludzi na poszukiwanie ocalałych i pożywienia, ale nikt nie wrócił. Siema, Mati. Od strony lodowców dochodzą nas różne dźwięki, ale nie wiem, czy pogrzebani tam żywcem ludzie jeszcze żyją. Możliwe, że to tylko odgłosy przesuwającego się lodu, ale sama przyznaję, że brzmi to jak ludzkie głosy. Być może duchy wojowników proroka... Nerwuje mnie, że przeklinać nie można. Ulicę. Sprawdzam, czy jak nie pięć razy pod rząd przeklina, to może nie załapię. Musimy pogodzić się z utratą proroka i miasta oraz z tym, że jesteśmy teraz zdani wyłącznie na siebie. No. Już nie! Dobra. Mati, ja już zaraz kończę, wiesz? Właściwie to już powinienem kończyć, wiecie co? Tutaj oddział piąty. Wchodzimy do katakum. Potrzebujemy wsparcia. Dobrze, idziemy. Jest coraz bliżej! Mamy towarzystwo! Trzymać pozycję! Ja chciałem jeszcze te katakumby zrobić, ale chyba nam się nie uda. Co nie wiem. Mamy straty! Strzela do mnie! Wracam, osłaniaj mnie! The Division są normalne skille i perki. Ale ludzie, kurde, skille i perki to tak samo co kurde skille i perki, no. Jak ja mogę sobie... Flag w desercie, kurde, magię fireballem cisnąć, to jest co innego niż jak mogę, kurde, sobie postawić... Nie wiem, te apteczki. Czy ja strzał nie mam? Dobra. Okej. Tu karmą to chyba kotu. Idę intruza! Tak podjadam kotu. Poczekaj, szczerze? Będzie tu. Kurde, nie mogę mu w nogę trafić. Dobra, jest. Git. Okej, ostatnia cutscenka i wychodzimy. Przepraszam, Jacob. Mati. Już po nich. Już po nich, Jacob. No bo Mati czeka się, na... No, bo jeszcze minuta, wiem. 45, kurde, i minuta. A i dzisiaj koniec. Finał jest tu, nie? Więcej o tym miejscu? To jeszcze nie finał. Poczekaj cicho, bo fabuła leci.
Chodź ze mną. Dobra, o niej będzie więcej opowiadał o tym miejscu, ale my już nie możemy tego zobaczyć, bo musimy kończyć w tym momencie. Ja wam wszystkim serdecznie dziękuję za oglądanie. To ja byłem Soushibo, Team Nvidia Soushibo, Live Nvidia Team. Myślę, że wszystko ładnie przedstawiłem. Za chwilę GeForce Cup z Mateuszem. Tak więc nie uciekajcie z tego live'a. Ja już u siebie nie live'uję. Będę jutro rano o 10 u siebie na kanale Soushibo. Cześć, papa. Muszę lecieć, papa. Pa.